Od razu pani się zorientowała, że to pożar? Czy myślała pani, że coś się... No mówili, krzyczeli. Wszyscy mieszkańcy byli ewakuowani? No sami się ewakuowali, kto mógł. A ile czasu tutaj spędziliście przed blokiem? No ja nie wiem. Nie wiem, bo nie mam zegarka. Po prostu czarny dym i paliło się i szybko wybiegliśmy do góry. A tam się paliło na 10. poschodach. A winda chodziła? Chodziła. Chodziła. Zaraz się światło... Szybko dzwonili, żebyśmy wybiegali. Oni chyba włączyli na czas. Wolno, to wolno. To panowie, to remontują. Na dachu wysokiego budynku mieszkalnego przy Borynie 54, jeżeli dobrze pamiętam. No, odrywali się. Zostały zadysponowane pierwsze jednostki. Zazwyczaj są to samochody gaśnicze, ale ponieważ wieżowiec to również sprzęt wysokościowy, również drabina mechaniczna. Po dojeździe pierwszych jednostek okazało się, że istotnie, że pożar jest na tyle widoczny już z dołu, że widać płomienie. No, po bliższym rozpoznaniu okazało się, że około 2/3 powierzchni dachu jest po prostu w ogniu, objęte jest ogniem. Strażacy nie mogli znaleźć wody tutaj znajdujących się na terenie tych poselskich hydrantach. No, powiedzmy typu ulicznego i tą wodę trzeba było dowozić samochodami. Z jakiej przyczyny to pożar? Dokładnie, ostatecznie przyczyna, że tak powiem, nie została ustalona, ale najprawdopodobniej, ponieważ roboty wcześniej prowadzone dekarskie na dachu tego wieżowca, najprawdopodobniej pracownicy wykonujący te roboty właśnie poprzez albo niezachowanie ostrożności, albo przez niezachowanie, no powiedzmy sobie, technologii, tych procedur technologicznych, doprowadzili do pożaru. To pewnie będzie ustalane, a proszę mi powiedzieć, tutaj mieszkańcy mówili, że no musieli opuścić mieszkanie. Tak, po przyjeździe bym powiedział przede wszystkim, że ze względów profilaktycznych, no bo różnie mogą się wypadki potoczyć. Dowódca akcji zarządził ewakuację z górnych pięter mieszkańców. Z tego co się dowiedziałem, w grę wchodzi około 50. Nie ma poszkodowanych? Na razie nic nam nie wiadomo.